Zabór pruski na początku wieku. Jeśli w zaborze austriackim można było oddychać pełną polską piersią, to w zaborze pruskim przed I wojną światową tą pierś ściskał gorset pruskiego policjanta i feldwebla. Stosunki pomiędzy Polakami a władzą układały się w zaborze pruskim źle. Tutaj na samym początku pewne zastrzeżenie. Mówimy o zaborze pruskim i myślimy o zaborze pruskim, to znaczy o ziemiach zagarniętych Rzeczpospolitej w wyniku rozbiorów. Poza tym obszarem znajdował się Śląsk, gdzie sytuacja wyglądała inaczej, gdzie pewne procesy przebiegały zgodnie z inną dynamiką i nie należy wrzucać do jednego worka obu tych obszarów. Najkrócej rzecz biorąc, w zaborze pruskim polskość była w odwrocie, była przyparta do muru, o dziwo na Śląsku, w dużo mniejszym stopniu na Warmii i Mazurach, polskość rozpoczęła ofensywę. Zaczęła odzyskiwać czy uzyskiwać coraz nowych ludzi przyznających się do niej. Nie to, żeby w Poznańskim ich traciła, ale w Poznańskim, prowincji rolniczej, Polacy zaczęli tracić to, co najważniejsze, warsztat pracy, ziemię. I to zaczęli tracić nie na skutek lekkomyślności, bo to świetnie zawołani gospodarze, nie na skutek zbiegów okoliczności, niepomyślnych złych zbiorów, złych urodzajów, a na skutek przemyślanej, konsekwentnej polityki rządu. Rząd bowiem pruski w 1866 roku założył osławioną komisję kolonizacyjną, która miała wykupywać za państwowe pieniądze pochodzące z podatków, to warto by zaznaczyć, ziemię z rąk Polaków i przekazywać ją na preferencyjnych warunkach osadnikom niemieckim. Zamysł był czytelny. Germanizacja ziemi w zaborze pruskim. Gorzej z wykonaniem. Jak to zwykle bywa przy realizacji tego rodzaju ideologicznych projektów, nie wzięto pod uwagę, że Prusacy, czy w ogóle Niemcy, którym oferowano tak korzystne warunki, będą chętnie brali zapomogi, a potem pozbywali się niekoniecznie chcianej na wschodzie ziemi, i będą uciekać do oferujących znacznie korzystniejsze warunki ekonomiczne Niemiec północnych i Niemiec zachodnich gdzieś nad Ren. Ten proces Ostflucht, ucieczka ze wschodu, był bardzo charakterystyczny dla procesów demograficznych w państwie pruskim w końcu XIX, w początku XX wieku. Władza reagowała na to coraz bardziej ostrymi posunięciami wobec Polaków, bo dodajmy jeszcze jedną rzecz. Działalność Komisji Kolonizacyjnej miała o dziwo dobroczynny wpływ, także zupełnie nieprzewidziany. To już zawiniła tutaj pewna ograniczoność pruskich urzędników i legislatorów. Wykupywanie ziemi spowodowało wzrost jej ceny. Wzrost jej ceny dawał możliwość brania większych kredytów, większego obciążenia hipoteki, ułatwiał innymi słowy prosperowanie ekonomiczne polskim gospodarzom. I w tej całej sytuacji w 1904 roku Sejm niemiecki uchwalił dość szczególną ustawę. Ustawę utrudniającą wznoszenie na świeżo kupionych parcelach budynków mieszkalnych. Możliwość wznoszenia tych budynków była uzależniona w gruncie rzeczy od interpretacji władz. Władza, wiadomo, w zaborze pruskim Polakom przychylna nie była. I w tych okolicznościach pojawiła się osoba, która w gruncie rzeczy stała się li tylko symbolem. Symbolem z wszystkimi konsekwencjami tego, czyli w istocie obojętnym życiorysie. Człowiek jednego czynu, Michał Drzemała. Przedsiębiorczy, niewielki gospodarz na 1,5 hektara, który zaokrągliwszy troszkę swoją działeczkę, chciał pobudować tam siedzisko. Władze mu zabroniły. Drzemała, który był chłopem przemyślnym, postanowił obejść zakaz, wykupując używany wóz cyrkowy. Władze pruskie deliberowały jakiś czas, kazały mu wóz zabrać, ba więcej, usunęły go przymusowo. To wywołało lawinę protestów polskich. A przypomnijmy, Prusy były państwem praworządnym. Rozprawy apelacyjne, odwołania itd., itd. W tym czasie miejscowa społeczność zaboru pruskiego ufundowała Drzemale już nie wóz cyrkowy, a prawdziwy dom na kółkach. Dzisiaj byśmy to może określili jako wóz kempingowy. Nawet właściwie niemal z wszystkimi udogodnieniami bardzo luksusowymi na tamte czasy. Drzemała stał się bohaterem narodowym. Chłop jak chłop,
Trochę mu ta popularność przewróciła w głowie. Wojciech Drzymała, proszę państwa, powiedzmy sobie szczerze, zaczął pić. Gospodarstwo zaczęło podupadać, w związku z tym przetransportowano go do Galicji, gdzie stał się swojego rodzaju żywym symbolem. Po wojnie przypomniała się o nim wdzięczna opinia publiczna, wdzięczna opinia narodu. Zafundowano mu po niemieckim koloniście 15-hektarowe gospodarstwo, czyli 10-krotnie większe niż miał. Do tej pory tego już przepić nie zdołał. Umarł w 1937 roku w Podgradowicach, co warto podkreślić tą nazwę, bowiem po jego śmierci zmieniono ją na Drzymałowo. Tak, proszę państwa, skromny chłop w córkowym wozie, który przeciwstawił się całej potężnej, najpotężniejszej wtedy w Europie monarchii pruskiej, wszedł na kartę historii. Sprawa polska w Wielkiej Wojnie. Dla Polaków to było dobrodziejstwo, dla Europy przekleństwo. Sprawa polska zadźwięczała w pierwszych miesiącach wojny. Pierwsza w szeregu oferentów pojawiła się Rosja. Wielki książę Mikołaj Mikołajewicz w odezwie do armii przywołał tradycje grunwaldzkie, zwracając się do Polaków i wyraził nadzieję, że Polska zjednoczona z ziem trzech zaborów, oczywiście jako element, komponent Cesarstwa Rosyjskiego, powstanie po wojnie. Czyli mieliśmy krok pierwszy do tego, co wydarzyło się tak szczęśliwie w listopadzie 18 roku, do niepodległości i suwerenności. Mieliśmy Polskę zjednoczoną. Minęły 2 lata, bogate w wydarzenia wojenne, w których losy wojny wahały się na obie strony, kiedy po prawdziwej rzeźni pod Verdun dowództwo niemieckie, przekonane o wyczerpywaniu bazy rekruta, zaczęło rozpaczliwie poszukiwać możliwości uzupełnień coraz bardziej topniejących szeregów żołnierskich. I baczne oko pruskich sztabowców spoczęło na Królestwie Kongresowym, wtedy już okupowanym przez państwa centralne. Z pobieżnych wyliczeń okazało się, że Rosjanie nie zdołali wywieźć, ewakuować i zmobilizować około 1 miliona mężczyzn zdolnych do służby wojskowej. To był potężny kapitał, to był kapitał, który mógł rozstrzygnąć los wojny. Ale trzeba było tych ludzi jakoś pozyskać. Prawo międzynarodowe zakazywało i zakazuje mobilizowania do własnych szeregów poddanych strony przeciwnej. Ale od czegoż zmysł polityczny? A jeśli by powołać Królestwo Polskie? Rozumowanie pruskie było takie. Damy Polakom enigmatyczna obietnica, a w zamian za to zażądamy wystawienia przez nich milionowej armii. Co będzie potem, to się zobaczy. Ale dzięki temu wygramy wojnę. Akt 5 listopada 1916 roku. Jego cesarska i królewska mość cesarz Austrii i apostolski król Węgier oraz jego cesarska mość cesarz niemiecki ułożyli się, by z ziem tych utworzyć państwo samodzielne z dziedziczną monarchią i konstytucyjnym ustrojem. Nowe królestwo znajdzie w łączności z obu sprzymierzonymi mocarstwami rękojmę, potrzebną do swobodnego sił swych rozwoju. We własnej armii nadal żyć będą pełne sławy tradycje wojsk polskich dawniejszych czasów i pamięć walecznych polskich towarzyszy broni we wielkiej obecnej wojnie. Wielkie zaś od zachodu z Królestwem Polskim sąsiadujące mocarstwa z radością ujrzą swych granic wschodnich wskrzeszenie i rozkwit wolnego, szczęśliwego i własnym narodowym życiem cieszącego się państwa. Rozumowanie powiodło się jednak w połowie. Aktem 5 listopada 1916 roku proklamowano rzeczywiście w nieokreślonych granicach Królestwo Polskie bez określonej osoby panującego, stąd też władzą zwierzchnią w nim stała się trójosobowa rada regencyjna. Ale mobilizacja milionowej armii nie nastąpiła. Natomiast akt 5 listopada z punktu widzenia prawno-międzynarodowego jest krokiem milowym dla uzyskania przez Polskę niepodległości, ba więcej. Właściwie tak naprawdę powinniśmy liczyć niepodległość od 5 listopada 1916 roku, bo potem powrotu do status quo ante Polski nie niepodległej już nie było. Tą niepodległość Polski czym prędzej uznała Rosja, zwłaszcza, że zaszły tam drastyczne przemiany, myślę o rewolucji lutowej, obaleniu caratu.
Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich Piotrogrodu, a potem rząd tymczasowy uznały prawo Polski do niepodległości. Oczywiście pozostawała sporną sprawa granic. W sprawę wmieszała się ta. Wystąpił z swoim orędziem prezydent Wilson. Ba, wcześniej, co warto zawsze przypominać, Piersi na gruncie Ententy o niepodległą Polskę upomnieli się Włosi. W 18 roku było oczywiste, że Polska powstanie. Było to już oczywiste w 16 roku. Pytanie tylko jaka. I to było oczywiście przedmiotem zasadniczego i podstawowego sporu. Jaka ma być ta Polska, w jakich granicach, w którą stronę zorientowana, jak ma w ogóle powstawać, w oparciu o kogo. Były tutaj dwie wersje, dwie możliwości, Ententa i państwa centralne. Żadne z nich w sumie nie było idealne. Ententa oznaczała oparcie o Rosję, z którą tak wiele Polaków w przelanej krwi dzieliło. Państwa centralne to poddanie się woli Prus, które, wydając nawet akt 5 listopada, po cichu snuły plany okrojenia Królestwa Polskiego o dalsze połacie ziem, które miały być włączone do Niemiec. Innymi słowy, dobrego wyjścia nie było. Tym dobrym, idealnym patronem dla spraw polskich były dalekie mocarstwa. I w momencie, kiedy po rewolucji lutowej te mocarstwa zyskały decydujący wpływ na Rosję, punkt ciężkości sprawy Polski, bez względu już nawet na tok wydarzeń wojennych, zdecydowanie przechylił się na stronę Ententy. Tam spoczął i tam legł. Sprawę polską w ręce wzięła Francja. Francja, która miała interes, aby popierać jako przeciwwagę Niemiec odradzającą się Polskę. Francja, która doprowadziła do uznania substytutu rządu polskiego Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dmowskim. Francja, która zgodziła się na powołanie armii polskiej.